Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dziś chciałam Was zaprosić na podsumowanie roślinne lutego. Zapraszam Was serdecznie. Kochani, za nami luty, czas podsumować ten miesiąc. Luty to jest taki bardzo, bardzo specyficzny miesiąc, bo chociaż nie jest gdzieś na szarym końcu roku, to jest taki jakiś właśnie najdziwniejszy i najkrótszy. Co więc przyniósł ten najkrótszy miesiąc w roku, jeżeli chodzi o rośliny? Luty to też przede wszystkim walentynki. Nie dość, że luty jest najkrótszym miesiącem roku, to na dodatek ma taką bardzo wyraźną oś podziałów. W zasadzie można powiedzieć, w lutym wszystko jest albo przed walentynkami, albo po walentynkach. Także święto zakochanych, które od już dobrych kilku lat na dobre zagościło się także w Polsce, mocno ten miesiąc gdzieś dominuje i tak też było w przypadku kwiatów i roślin, bo to właśnie kwiaty królowały w lutym. Jeżeli spojrzymy na ofertę sklepów, to zdecydowanie była większa oferta roślin kwitnących, typowych kwiatów oraz kwiatów ciętych. Na szczęście dla nas, miłośników roślin, którzy wolimy mieć rośliny rosnące, żyjące i jakieś w donicy, także były dobre opcje i dla nas. Jak w styczniu królową była różowa piękność Pink Princess, to w lutym zdecydowanie królowały choje, a dokładniej królowały zielone serduszka. Takie zielone serduszka, hoi curry. To jest chyba najbardziej walentynkowy kwiat, jaki istnieje. I chociaż choje mają, widzę, dużą trudność przebić się do tego roślinnego mainstreamu i trafić do sprzedaży stacjonarnej gdzieś w marketach, stopniowo widzimy, że trafia do sprzedaży choja Australis, trafia też choja Kentiana variegata, ta tricolor. To właśnie w lutym od wielu, wielu lat, i to już lata wstecz, zawsze znajdziemy choje curry w formie tego takiego pojedynczego zielonego serduszka. No z tymi chojami największy problem jest taki, że zazwyczaj są one no nie do końca pełnowartościowymi roślinami, tak jak widzicie moją sadzonkę. Tutaj są takie dwie sadzonki w jednej donicy, ponieważ ogrodnicy, produkując te walentynkowe, można powiedzieć, roślinne gadżety w postaci tych roślinnych serduszek zielonych, nie ukorzeniają rośliny tak, jak ona powinna być ukorzeniona dla pozyskania właśnie wartościowej sadzonki, a ukorzeniają jedynie liść z ogonkiem liściowym, ponieważ on również, chcąc przetrwać, wypuści korzenie, natomiast niestety według mojej wiedzy taka roślina nie ma szansy na wytworzenie pędu. Wiem, że z tymi roślinnymi właśnie walentynkowymi chojami z curry krążą po internecie, można powiedzieć, miejskie legendy o tym, że komuś po roku albo po 3 latach cudownie wypuściła pęd. No i zamieniła się z jednego takiego listka w pełnoprawną roślinę. Natomiast wydaje mi się, że to najprawdopodobniej będzie sytuacja, w której z jakiejś przyczyny sadzonka została po prostu prawidłowo pobrana, czyli z kawałkiem pędu, ponieważ z tego, co ja czytałam, natomiast nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o te kwestie, tylko przekazuję Wam to, co mi się udało gdzieś ustalić, no to właśnie z samego ogonka liściowego nie ma na to szansy. Natomiast potrzebne są po prostu pewne komórki, które są dopiero na pędzie. Jeżeli chodzi o te walentynkowe serduszka, to są one na pewno słodką, zieloną taką ozdobą i na pewno taką ozdobą zdecydowanie długotrwałą, ponieważ taki ukorzeniony liść potrafi właśnie latami przetrwać i po prostu cieszyć nas w takiej wersji. Ja muszę przyznać, że takiej pojedynczej choi nie kupowałam, chociaż były rzeczywiście w niskich cenach, nawet po 10 zł. Natomiast nie zdecydowałam się na jej zakup, ale stwierdziłam, że spróbuję i sobie sama zrobię taką sadzonkę, ponieważ ten nowy listek, który mnie absolutnie zachwycił, myślę, żeby się prezentował bardzo ładnie, także pobiorę sobie sadzonkę samodzielnie z mojej rośliny. Szczególnie, że tutaj roślina już sama z siebie, no widać, że ma na to chęci, wypuściła już korzonek powietrzny, także myślę, że z ukorzenieniem tej choi nie powinna mieć problemu. Dajcie znać, czy Wy macie choje curry w swoich zbiorach, w swojej kolekcji, czy może dostaliście na walentynki takie zielone serduszko. Ja muszę przyznać, że moja choja curry to jest właśnie walentynkowy prezent, natomiast nie z tego roku. Także już u mnie jest na dobre w moim domu dłuższy czas, natomiast faktycznie był to prezent
walentynkowy, także bardzo walentynkowa i kojarząca mi się z lutym roślina. Wróćmy jeszcze na chwilę do tego, co luty przyniósł dla roślinomaniaków w sklepach stacjonarnie. Tutaj można powiedzieć, że pochód tych okazów kolekcjonerskich do sprzedaży stacjonarnej trwa w najlepsze. Trafiła też ogromna ilość aglaonem, które zachwycają swoimi kolorami. Bardzo wiele z nich ma przepiękne, różne takie odcienie czerwieni i różu, więc myślę, że też się świetnie wpasowywały akurat w klimaty walentynkowe. Podczas moich ostatnich zakupów w Leroy Merle widziałam, że tych odmian pojawiło się w sprzedaży naprawdę bardzo sporo. I co ciekawe, nie trafiły do sprzedaży jako miks, a jako poszczególne odmiany. Także tutaj pomimo zakupu w markecie nie było problemu z wybraniem konkretnej odmiany, ponieważ właśnie były indywidualnie podpisane. Także to jest bardzo, bardzo duży plus. Z kolejnych ciekawych rzeczy, które trafiły w tym miesiącu do sprzedaży, to ponownie było Leroy Merlin. Natomiast niestety w żadnym sklepie w mojej okolicy tego nie widziałam, natomiast widziałam na Instagramie i dostałam też od Was wiadomości, że Wam się udało znaleźć i kupić. W lutym Leroy Merle wprowadziło do swojej oferty wersję filodendronów kolekcjonerskich, tych odmian takich bardzo, bardzo mocno poszukiwanych przez wielu z Was. Były to m.in. filodendron Verrucosum, filodendron White Knight oraz filodendron Prince of Orange. W dużej rozmiarze to były doniczki 15 cm średnicy. Były to naprawdę już takie solidne, rozrośnięte okazy i w bardzo pozytywnej jak na te rośliny cennie, 230 zł. Także nie we wszystkich sklepach, ale zdecydowanie można było je znaleźć i myślę, że to jest początek tego i w najbliższym czasie pojawią się ponownie oraz pojawią się nowe odmiany. W lutym też ponownie Auchan starało się zapewnić jak najciekawszą ofertę i wiem, że też pojawiały się świetne dostawy w wielu sklepach, między innymi pojawił się stacjonarnie dostępny ponownie filodendron Narrow, nawet były piękne, rozrośnięte i kwitnące okazy, także można było tam w tych filodendronach rozmaitych powybierać i poprzebierać, natomiast no, ja ponownie wybrałam się na zakupy do mojego Auchan, to były po prostu moje zakupy spożywcze, relacje z tego też możecie zobaczyć na kanale. No niestety tych filodendronów w moim sklepie nie było. Natomiast warto do Auchan zaglądać, bo Auchan już niejednokrotnie nas zaskakiwało i widzę, że mocno stawiają na rośliny, także warto śledzić, co akurat w nowej dostawie trafi do Waszego pobliskiego sklepu. Podobnie jak w poprzednim filmie z tej serii chciałam Wam też pokazać moje rośliny, które mnie zachwycają w tym okresie. Także no, ponownie chciałam pokazać hoję właśnie Kerry. Uwielbiam ją. Ten ostatni listek jest idealny i naprawdę prezentuje się znakomicie, także jak był taki moment, że byłam na nim nieco obrażona, to myślę, że ten gorszy czas mamy już za sobą, a szczególnie, że zbliża się wiosna i pewnie zachwyci mnie kolejnymi przyrostami, szczególnie, że widzę tutaj, że już powoli rozwijają się nowe liście. Także jestem bardzo pozytywnie nastawiona i trzymam kciuki, a to zielone serduszko bardzo, bardzo mnie cieszyło. Także cieszyło mnie tak jak w pierwsze walentynki, w które trafiło do mojego domu. Także cieszę się, że kolejne miesiące tak jakby przed nami. I druga roślina, która w tym miesiącu mnie bardzo, bardzo pozytywnie ucieszyła, zaskoczyła, to będzie też roślina, którą Wam myślę pokażę w którymś z kolejnych filmów, ponieważ nagrałam już materiał, natomiast jeszcze nie miałam czasu go dla Was przygotować i zmontować z przesadzania tej rośliny. A jest to Taumatophyllus purcellanum. Jest to bardzo ciekawa roślina, którą kupiłam jakiś czas temu w Coca Flora. No troszeczkę ta roślina miała problemy, ponieważ transport zimą dość mocno chorowała. Z tego co też wiem z wiadomości od Was między innymi, to jest to raczej dość trudna roślina do transportu. Natomiast okazało się, że ta moja duża, ogromna roślina, ponieważ kupiłam większy rozmiar, miała takiego maluszka, którego sobie mogłam odsadzić i przesadziłam go do odrębnej donicy, także myślę, że prezentuje się bardzo fajnie. To jest nowy listek, który wyrósł już u mnie. A tutaj widzimy, zbliża się kolejne, także no zdecydowanie taki wiosenny akcent. Kolejne nowe liście się pojawiają, nowe przyrosty się pojawiają. Ja tej wiosny już nie umiem się doczekać. Ta zwiększająca się ilość światła i pozytywnie wpływa na mnie, ale też widzę, że pozytywnie wpływa na rośliny. I tak Wam już wspomniałam, jestem po częściowo dużym porządkowaniu mojej kolekcji.
Także takie wiosenne porządki ja już zdecydowanie rozpoczęłam. Zachęcam Was też, żeby już powoli pomyśleć o swoich roślinach już przed wiosną i zaplanować jakieś prace pielęgnacyjne, zastanowić się, które z roślin może wymagają przesadzenia przed kolejnym sezonem. Ja Wam, kochani, za dzisiaj bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, że zaglądacie do naszego zielonego domku. Dziękuję, że wspieracie mnie i ten kanał. Dziękuję za każdą subskrypcję, którą zostawiliście. Pamiętajcie, że w ten właśnie sposób możecie wspierać mnie i ten kanał, subskrybując go, zostawiając łapkę w górę, jeżeli ten film Ci się spodobał. I napiszcie w komentarzu, która roślina jest królową Twojej kolekcji w lutym. I do zobaczenia, kochani, w kolejnym z filmów. Pa, pa! I kochani, jeszcze dla wszystkich, którzy zostali do końca, tradycyjnie bonus. Dzisiaj będzie bonus kosmetyczny i chciałam Wam pokazać kilka kosmetyków, które ostatnio używam i zdecydowanie je polecam. Wszystkie te polecenia to są polecenia absolutnie tylko i wyłącznie ode mnie. Z żadną z firm nie mam żadnej współpracy, także po prostu chciałam się z Wami podzielić. Pierwszy, bo też pierwszy używany w trakcie pielęgnacji, to jest żel do mycia twarzy. To jest żel do mycia twarzy z Babo. To jest polska firma. Poszukajcie ich też na Instagramie, ponieważ mają teraz promocję na drugi produkt do mycia, czyli taki olejek do mycia twarzy. To jest bardzo przyjemny, delikatny żel do mycia twarzy, który nie zawiera tych agresywnych takich detergentów, tych takich typowych SLS-ów. Przy okazji jest w szklanej butelce, jest produkowany przez polskiego producenta, także myślę, że jeżeli szukacie takiego produktu, to być może właśnie szukacie tego, tylko jeszcze o tym nie słyszeliście, bo nie jest to bardzo znana marka. Także zachęcam Was, zerknijcie na ich Instagrama. A kolejne rzeczy, to mam żółte jak wiosenne słoneczko krem z Mia, Hello Yellow. Przetestowałam już, stosuję ten krem na noc. Jest dość gęsty, taki dosyć odżywczy, ale bardzo przyjemny. Także myślę, że taki produkt ciekawy, warty zainteresowania. W nieco niższych cenach one są te produkty. To jest 75 ml, także też pojemność dość spora. Tutaj akurat Wam nie powiem ceny, bo dostałam to w prezencie od mojej przyjaciółki. Natomiast wiem, że ta firma to nie są jakieś bardzo drogie kosmetyki. Jeżeli chodzi o żel z Babo, to kosztuje on 40 parę, około 50 zł. I dwa sera. Pierwsze to jest serum olejowe z Mokosz. Pokazywałam go Wam ostatnio też, że ostatnio do mnie trafiło i wypróbowałam już. Bardzo przyjemna, bardzo taka delikatna, lekka konsystencja. To są takie rzeczywiście lekkie oleje, które też łatwo się rozprowadza na twarzy. Delikatnie, ale bardzo przyjemnie pachnie. Także póki co jestem bardzo z tego produktu zadowolona. Także pomimo małej pojemności myślę, że na dość długo wystarczy. Dam Wam znać, jak pójdzie dalej. I tutaj trzymam opakowanie, to jest poserum Unique z propolisem. Natomiast w środku, ponieważ to serum skończyłam, też je mogę zdecydowanie polecić, bardzo lubię. Natomiast w środku mam serum, które sama sobie zrobiłam, serum z witaminą C. Ma taką żelową formę, jest bardzo lekkie i jeżeli chcecie, żebym Wam podpowiedziała, jak można zrobić swoje bardzo proste i genialne serum z witaminą C, to napiszcie w komentarzu, to może w formie bonusu przygotuję też dla Was taki taką informację. Także z taką garścią super kosmetyków, które już dłużej lub krócej, ale wszystkie przetestowałam, Was zostawiam. Powiem szczerze, że moim absolutnie największym hitem jest moje własne serum z witaminą C. Robię je w oparciu o półprodukty kupione w sklepie Zrób sobie krem. I uważam, że nie ma opcji, żeby kupić tak świetny kosmetyk, bo musiałby chyba kosztować kosmiczną ilość pieniędzy, także często właśnie jest tak, że robiąc własny kosmetyk możemy sobie zafundować coś, co nie jest dostępne na rynku, ponieważ kosztowałoby tyle, że nikt tyle by nie zapłacił za gotowy produkt. Także dajcie znać, czy lubicie czasem zrobić sobie jakiś swój kosmetyk. Ja akurat, jeżeli chodzi o to serum, uważam, że nie ma sobie równego produktu. I warto naprawdę te parę chwil, bo to jest bardzo proste w wykonaniu, parę chwil poświęcić i mieć naprawdę świetny kosmetyk. Dałam też ostatnio taką samą drugą butelkę mojej mamie do przetestowania. Ja już od wielu miesięcy stosuję. Jestem bardzo ciekawa, jakie będą jej reakcje, także też podpytam i dam Wam znać, jak będziecie zainteresowani w
komentarzach. Jeszcze raz, kochani, wszystkiego zielonego. Trzymajcie się cieplutko i dużo słoneczka. Pa, pa!